Witam serdecznie. Przygotujemy dzisiaj bardzo smaczną wątróbkę z grilla. Na początku pokrój cebulę na plasterki. Następnie na desce ułóż plastr boczku, a na to kawałki oczyszczonej wątróbki drobiowej. Całość posyp obficie pikantną przyprawą do grilla. Na to ułóż po plasterku cebuli, a następnie zwiń w niewielkie rolatki. Zepnij wykałaczką i ułóż na rozgrzanym grillu. Grilluj, aż boczek będzie wyraźnie rumiany. Następnie przełóż na talerz, ostrożnie wyjmij patyczki i podawaj z ostrą musztardą rosyjską. Całość dodatkowo udekoruj świeżymi ziołami. Smacznego!